wziąwszy pod uwagę dysproporcje pomiędzy liczbą dawców a liczbą biorców, należałoby się zastanowić nad jakąś rekompensatą dawcom względem ich rodzinom za darmo, w jaki sposób rozwiązano być może kwestię dystrybucji, znaczy kwestię pozyskiwania czy liczby organów, które są potrzebne, żeby uratować życie ludziom. Natomiast ta perspektywa biorcy jest dla Pani bardzo ważna. Pytanie w tym kontekście postawione to jest pytanie o to, czy jeśli dobrze Pani rozumiem, czy jeśli wprowadzimy jakieś formy rekompensaty, czy będzie można mówić o tym, że jest to zupełnie autonomiczna decyzja, czy perspektywa po prostu nie będzie jakoś jednak tę autonomię naruszać, to jeśli trafnie uchwyciłam, byłyby jakieś takie główne punkty Pani prezentacji. I proszę uprzejmie, kto z Państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos. Ale nie, to proszę. Chciałabym Pani coś dodać. Przepraszam, oddało mi to, co ja myślę, że bardzo wierzę w tą ideę, propublikowano. To znaczy pojawił się taki projekt, gdzie niekoniecznie muszą być to wymierne, nie jest to aspekt komercjalizacji, taki sensu stricte, ale chodzi o to, żeby dana osoba przekazała swój narząd i wie, że jakiegoś rodzaju wymierne korzyści dla porządku publicznego będą. To znaczy to może mogą być na przykład jakieś działania na rzecz fundacji, szkoły, nie wiem, do której chodzi syn, czy przedszkola, czy jakiejś innej instytucji. Chodzi o to, żeby z jednej strony tutaj jest, powstaje jakiś taki, tak każdy, wiele osób dąży, nie wiem, wszyscy są antyrystami, natomiast chcą się stać bohaterami, czyli żeby było zmiana, czy w lokalnej prasie, telewizji, ale przede wszystkim takie działanie na rzecz dobra publicznego, czyli jakaś wymierna korzyść za to, że oddamy na przykład nie dla konkretnej osoby, ale dla organizacji, na przykład organizacji. I to są projekty, które są omawiane coraz częściej i także rozpatrywane na gruncie polskim. I proszę o sobie. Badania, bo to jest takie pytanie, jeżeli to są dawcy zmarli, to mówienie o heroizmie tego dawstwa wydaje mi się nadużycie. I w moim przekonaniu to nie tyle zwiększa liczbę dawców, co ją zmniejsza, ponieważ przeciętny zjadacz lewa, kiedy proponuje mu się spełnienie czynu heroicznego po śmierci, jest czyn powodujący na oddanie energii, no, mamy taką naturalną reakcję, jeśli to jest heroizm, to może to ja nie znam. Ale ten ostatni projekt dotyczy dawców szpitala, że to trzeba by rozróżniać, znaczy jedną razem z tych przykładów, może tych zmarłych wygląda, proszę mi się, nie? Witam, pytania, ja za chwilę będę tutaj, ale spokojnie, to nie wiem, czy wstawać, czy siedzieć. Jak księdzu pasuje? Proszę. I policzą staw, proszę. Nie, ja może tak, bo to jest... To jest nas niewiele, pozbyra z kameralną. To znaczy, handel to jest handel, pieniądz to jest pieniądz. Jak się wchodzi w handel, to nie sposób go zatrzymać, ani uregulować. I zawsze rodzi się pytanie, oczywiście tam te inne motywacje takie, że kogoś uhonorują i tak dalej, to już Arystoteles mówił, że ludzie dla sławy są w stanie wiele zrobić, ale tam, gdzie są pieniądze, no to zobaczmy na wszelkie sfery życia, w których są pieniądze, do jakich nadużyć dochodzi. No i bardzo proste pytanie, jak kogoś nie stać na pobranie narządu, czy ma być wykluczony, albo co ma zrobić, żeby ktoś za niego zapłacił, czy się nie sprzeda w inny sposób i tak dalej. Także jest takie angielskie określenie, że to jest slippery slope. I no, także to tak trochę by mi pasowało. Oczywiście przykład Iranu, w którym to zatwierdzono, no ale w Iranie też można mieć rękę uciętą za kradzież i kilka innych rzeczy. I no jest to mimo wszystko nieco inna mentalność. Także tyle na to. Chciałam się tak, jeżeli mogę. Ja myślę, że tak, tutaj nie chodzi, chodzi o alternatywne projekty. To znaczy tak, wiemy, że ta altruistyczna jest na takim poziomie, jakim jest. Wiemy, że jest to pewien konstans. I no nic nie wskazuje na to, że sytuacja będzie zmieniona. W związku z tym tu jakby trzy projekty równorzędne i każdy z nas ma prawo dokonać wyboru, więc to nie będzie tak, że nagle akces do narządu zakupujemy w jednym. To nie w tym rzecz, ale przynajmniej mówiąc o tym problemie, ukazując różne punkty odniesienia, akty prawne, zwiększamy perspektywę narodową sprawę, może też polskich potencjalnych dawców. To miałam na uwadze może bardziej, ale dziękuję bardzo za tutaj. Jeśli można, ponieważ jestem współautorem, to ja
powiedziałam. Dodałabym tyle, że nawet jeśli jestem biednym biorcą i nie stać mnie na kup nerwy, ale mam biorcę bogatego, który ją sobie kupi, to pula nerw, że się tak wyrażę, od dawców altruistycznych jest dla mnie większa. Więc jeśli przyłożymy takie czysto liczbowe charakterystyki, to myślę, że rzecz jest do uratowania jak najbardziej. Natomiast to, na czym nam szczególnie zależy, to zwrócenie uwagi na to, że posługiwanie się pewnym stereotypem, właśnie takim biedny dawca i bogaty biorca, sprawia, że nawet nie chcemy brać pod uwagę innych alternatywnych rozwiązań, aniżeli dawstwo altruistyczne. Tak? Koleżanka potem mówiła o tych różnych projektach, żeby pokazać, że niekoniecznie rozwiązanie jest handel taki, paliwa uliczne, tak? Moja nerka kosztuje 12 tysięcy, kogo stać, proszę bardzo. Są również inne rozwiązania. Czy nazwać je właśnie takimi merkantylnymi, to będziemy, możemy się zgodzić, że niekoniecznie ta nazwa będzie adekwatna, ale są inne opcje. Tak? I uważamy, że można te opcje rozważać, potrzebna jest zmiana nastawienia. Tak? I to jest to tyle przede wszystkim. Sztani i ja myślę, że tam się świetnie, prawie mieszkają przez jakiś czas, także to jest rzeczywiście bardzo posunięte i to jest kwestia, ja wiem, opinii publicznej, która... Stąd uważamy, że sposób mówienia bardzo wpływa na postawę. Nie mam nic przeciwko temu, żeby zwiększyła się ilość dawców altruistycznych. Zresztą to samo. Zresztą to samo. No może po sieci. Ja myślę tak, że przy przeszczepach trzeba brać pod uwagę, czy chodzi o przeszczep wymagany, czy nie. Polskie prawo mówi, że teraz przeciwny jest na przykład. Przy honorowaniu osób, którym zabrano bez nich wiedzy. Jakiego dlatego, że się nie sprzeciwili. No jest błędem, prawda? Natomiast w tej chwili to niestety rozpoczęło bardzo duże Ministerstwo Zdrowia. Program na rzecz wzrostu świadomości, czym jest przeszczep, prawda? Dlaczego jest potrzebny, jak wielkie są korzyści i bardzo dużą akcję na rzecz rozwoju udało się, to nas było przeszczepów rodzinnych. Bo przecież nie każda nerka pasuje do każdego człowieka. A jeśli chodzi o przeszczep kontrolny, prawda, to fragment wychodzi właśnie przeszczepy rodzinne. I to, co jest chyba bardzo ważne, to nie tylko nie kwestia rekompensaty, co będzie miała rodzina, tylko zmiany świadomości dotycząca w ogóle transplantacji. Ja byłam niedawno, kilka tygodni temu, na wykładzie w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie wykład miał ksiądz, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, którego główna teza była taka, że transplantolodzy za pieniądze firm farmaceutycznych mordują ludzi. No więc jeżeli tego typu wykład zdarza się w takim miejscu, jak Trybunał Konstytucyjny i nie ma koreferatu, to chyba wyraźnie pokazuje, o co tak naprawdę chodzi. Bo chodzi przecież przede wszystkim o to, żeby uświadomić, że nikt nikogo nie mówi. Tak, żeby pokazać ewentualne niebezpieczeństwa związane z definicją śmierci, czy ze sprawdzaniem, czy dany człowiek już nie żyje. Prawda? Natomiast żeby pokazać, propagować ideę transplantacji. I chodzi o jej ryzyko. Natomiast jeśli jeszcze mogę o tych rekompensatach, proszę Państwa, przeszczepy od żywego dawcy zawsze są niebezpieczeństwem. To ryzyko jest zawsze. Jeżeli to jest rodzina, to jest zupełnie co innego, bo jesteśmy skłonni więcej ryzykować na rzecz dobra kogoś naszego, tak, syna, córki, ojca, matki czy brata. Natomiast w przypadku osób obcych, tutaj ta waga tego ryzyka, utraty zdrowia i tych ewentualnych rekompensat, no może być bardzo trudno i tutaj o tej autonomii no trudno mówić, bo autonomię decyzji można zawsze podważyć. Można też powiedzieć, że matka oddając nerkę swojemu dziecku też nie jest autonomiczna, bo działa pod przymusem miłości, tak? Nie jest tak całkiem czysta. Więc emocjonalne sprawiają, że... Tak, więc że to nie była wolna decyzja, także tu trudno mówić o wolności. No zależy, jak się rozumie autonomię, to właśnie jeszcze bardziej skomplikowane. My dorzucimy właśnie tylko tyle, że w tej dyskusji być może, żeby właśnie zmienić światopogląd, więcej mówić o biorcy, bo mamy wrażenie, że mówi się przede
przede wszystkim o dawcy, że to dawca potrzebuje ochrony, że to dawca jest na to jest bezwzględne, to jest prawda. Tak? My się zdecydujemy z tym. Nie będziemy z tym dyskutacji. No więc to już jest tak. Czy ktoś odmówił przeszczepy? Szczególnie jeżeli chodzi o przeszczepy narządów zewnętrznych, na przykład ręka, twarz. Dlatego to też nie jest łatwa decyzja. Z tego psychologii się zostało odrzucone, a nie ze względów tutaj medycznych sensu stricte, prawda? Ten pierwszy przeszczep jest przede mną. Ale jeżeli mogę, to chciałam jeszcze powiedzieć, że tutaj, że 5% w Polsce to są przeszczepy rodzinne, a średnia światowa to jest około 50-48-50%. To pokazuje skalę zjawiska, w związku z tym to jest bardzo słuszna uwaga.